Hej ekipa, witam was z Tonią. Witam was ponownie w The Real Brions. Tym razem spotkamy się z nową jednostką i nie tylko mówię o jednostce wroga. Zobaczcie koniecznie, z czym będziemy mieć do czynienia i jakich przeciwników pokonamy. Zapraszam na The Real Brions. Mapa naprawdę świetnie wygląda, coraz więcej obszaru zajmują żywi, w końcu coraz mniej zarażonych. Ostatnio zdobyliśmy ruch oporu, gdzie nam odsłania kolejną ścieżkę do pustkowia olbrzyma, ale tutaj jeszcze zostaje nam trujące bagno. Co to jest za zadanie i jakie tu skrywa zagrożenia? Te bagniska przysiągnięte są szkodliwym smrodem unoszącym się z nad zanieczyszczonych wód. W tym miejscu zarażenie zmutowali w formie przystosowanym do mokradeł, a ich gnijące ciała wytwarzają śmiercionośną truciznę, która może pluć na dystans. Trzeba wyczyścić to gniazdo zarażone, gdyż w przeciwnym wypadku będzie ono problemem dla przyszłych kolonii. Pora rozpocząć. Liczebność kolonii 1800, mamy piekielne osady, ale także hordy. Do dzieła. Ciemno, ponuro i pełno zagrożeń. W każdym razie widzę, że ze wszystkich stron jesteśmy otoczeni. Tu są góry, tu jest las, więc prawdopodobnie jedyna ścieżka, do której do nas mogą przyjść, to jest ten obszar. Aż sobie zorientuję, zobaczę jak to wygląda od tej strony, czy faktycznie to jest jedyne miejsce, gdzie mogą się do nas wbić. Zaraz zobaczymy. Kurczę, dziwnie. Wow, jaki przesmyk, słuchajcie, jaki przesmyk tu się szykuje. Ta mapa zapowiada się ciekawiej niż przypuszczałem. No to co? Do dzieła! Dzień 5, dnia 14 fala. Nasza osada na razie wygląda dosyć skromnie. Kilkanaście namiotów. Tutaj już mamy drewniany warsztat i ciągle rozwijamy technologię. Natomiast jeżeli chodzi o tych plujów, co jest akurat ciekawe dla mnie, tutaj kwestia tych wrogów, trafiłem nawet chyba na ciekawą metodę, jak ich likwidować. Nasze zwiadowczynie przecież są diabelnie szybkie, które pozwalają sobie na trochę takie zaczepki, ale dzięki temu nawet trzech takich łobuzów potrafią one rozwalić bez własnego uszczerbku zdrowia, a przynajmniej przy minimalnym ewentualnie uszczerbku zdrowia mogą naprawdę wyeliminować tych wrogów, jak widzicie. Oczywiście tam snajper mógłby nam pomóc, ale po co? Przecież nasze zwiadowczynie trzeba szkolić w tym niecnym działaniu. Właśnie o tym właśnie mówiłem. Pierwsza zwiadowczyni ma weterana, co mnie bardzo cieszy, a my tutaj po prostu będziemy dalej likwidować. I na zasadzie walki podjazdowej dosyć szybko to wejdzie, zwłaszcza jak już za chwilę będzie pewnie kolejny awans. Ze wschodu nadchodzi horda ze wschodu. Sądzę, że no jestem względnie przygotowany na tą hordę. Zobaczymy zresztą. Rozstawimy sobie, słuchajcie, oddziały tutaj po wieżyczkach. Rozstawiamy gdzie się oczywiście da, żeby te wieżyczki zawsze były obłożone jak najlepiej ze wschodu. Spodziewam się różnej hordy. Prawdopodobnie przyjdą oczywiście te łobuzy, które plują, bo no skoro taka jest okolica taka zakażona, no to czego się innego mogę spodziewać? Ze wschodu, czyli prawdopodobnie z tej strony. No trzeba się przygotować. Horda wrogów nadchodzi i faktycznie to są plujące. No czego innego się mogłem spodziewać na takich dziwnych, ciężkich terenach, ale mam nadzieję, że faktycznie wytrzymamy, ale jedno trzeba przyznać, oni mają naprawdę atak obszarowy i naprawdę nas tutaj cisną. Taki malutki oddział, patrzcie jak do nas wchodzą. No mam nadzieję, że te jednostki nasze wytrzymają i zlikwidują, choć naprawdę obawiam się. Całe szczęście poszedłem zgodnie z różnymi sugestiami w Thanatosa i teraz będziemy też starać w takim razie my też obszarowo rozwalać Thanatosem. Tym razem idą z południa, czyli prawdopodobnie uderzą tu, gdzie akurat mam lukę. Jak widzicie, nie mamy nic, zero zabezpieczeń, a może uderzą z tej strony, nie wiem, w takim razie... No, powiem szczerze, że przygotowałem się na północ i przygotowałem się na wschód, ale jak południe, no to mogą uderzyć tak naprawdę zewsząd. Więc, no cóż, muszę sobie jakoś z tym poradzić. Muszę się przygotować na to, że mogą faktycznie z tej strony przyjść, więc już rozstawiamy sobie tutaj mury. Idą. Idą i uderzyli akurat w to miejsce, gdzie się najbardziej smutne, bo liczyłem, że jednak pójdą w tym kierunku, ale nie, musieli uderzyć na tą stronę, póki co czyścimy, choć tam też próbują przechodzić. Całe szczęście zdążyłem snajperów wcisnąć do wież, więc ta siła ognia jednak jest
mocniejsza. Tutaj mamy kamienne mury, więc to wytrzymuje jeszcze. Nasze jednostki tam bardzo się nie obrywają, ale no jest ta horda, faktycznie jest. No i jak wejdzie który na minę, to zobaczycie, że się nie opłaca. Muszę uważać, żeby jednak faktycznie nam... O, ładnie rozwaliło, dobra. Musimy uważać, żeby faktycznie ich tutaj tak przytrzymać. A właśnie, i tego się obawiałem, że nasze jednostki niestety będą obrywać, bo patrzcie, co oni właśnie wymyślili. Ciśniemy ich w takim razie tutaj w tym miejscu. Musimy naprawdę troszkę ich tu przytrzymać. Okej, ognia przebili się, ale ich odprzemy w tym miejscu. Teraz mam jedną wiadomość. Nie mogę trzymać jednostek w kupie. Muszę szybko iść w Thanatosów, bo jak się nie zdążę, to będzie przekichane. Naprawdę będzie przekichane. Przyznaję, Thanatos wymiata. Trzy rakietki i zarażoni, rozwaleni. Thanatos naprawdę ma fajne fajerwerki, rakiety po prostu są wymiatające. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda w przypadku kolegów zarażonych tutaj. Choć przyznaję, zanim się Thanatos zbierze, to ci po prostu giną. Ale przyznaję, pięknie ich rozwala. Robimy ich po prostu teraz na masę. Nie będę się zastanawiał. Fakt, że to budżetowo pewnie nas zje ogromnie, bo taki Thanatos ma, przepraszam bardzo, ile budżetu? Mój drogi Thanatosie, ma aż 16 minus ropa. O, a co tam się dzieje? Jakiś dziwny atak? Co tam, jakieś dziwne wjazdy? No to słuchajcie, trzeba przegrupować szybko oddziały. Choć przyznaję, tutaj chyba mieliśmy oddziały, no nie, zdecydowanie musimy się teraz przegrupować, bo wróg tutaj nadchodzi. Tutaj się oczywiście zajmiemy nimi, ale no dlaczego tutaj oddział wróg, znaczy dlaczego żadnych oddziałów tu nie miałem? Nie wiem, ale jak widzicie, przebili się i to jest bardzo zła informacja. Idą znowu z południa. Tym razem jestem troszkę przygotowany. Wprawdzie straciłem mały oddział. Nie wiem, trafiłem w pułapkę z dwóch stron. Mi po prostu wzięli, mi po prostu rozmiażdżyli. Ale w tym momencie mam Thanatosy. I mam nadzieję, że to będzie wystarczająca siła, żeby przekonać ich, że jednak nie warto do mnie wchodzić. Dodatkowo rozstawię im trochę min po drodze, więc mam nadzieję, że to będzie przydatne. Tylko faktycznie najpierw wzmocnijmy te mury i najpierw przekonajmy się, że to jest południe, to jest tu, a nie tu. Bo jak wejdą tu, no to też będzie może być nieciekawie. W każdym razie ja sobie tu też wzmacniam mury. Idzie horda, nadchodzi horda. Jak widzicie, Thanatosy rozwalają. Tutaj niestety mi kopanie rozwalają, no niestety. Ale miny spełniają swoje zadanie. Naprawdę miny świetnie sobie radzą. A jak widzicie, i Thanatosy też sobie świetnie radzą. Taki oszczoł rakietowy, to ja rozumiem. No naprawdę pięknie, z dwóch stron i widzę. Jakaś horda z tej strony też ruszyła, no ale patrzcie, Thanatosy naprawdę świetną robotę robią. Tutaj się nie muszę chyba o to martwić. Nasze jednostki pojedyncze strzelają minimalnie, a tutaj jak widzicie elegancko wchodzą. Ale faktycznie ta horda z dwóch stron trochę tak uderzyła, więc no tych rycerzy, naszych tutaj strzelców może przekierowuję w tą stronę. Bo jak widzicie, tutaj spróbuję. Tutaj Thanatosy sobie powinni dać radę, bo naprawdę no te mury... No trzymają się, zdążą niestety plunąć na nas, no niestety dziwne, gdyby nie zdążyli, ale patrzcie, jak ładnie Thanatosy czyszczą. No kurczę, no ja nie narzekam, ja naprawdę nie narzekam, ta jednostka jest epicka. No, teraz pasowałoby przejść do reszty mapy i przygotować się do ostatecznego starcia. Wróg nadchodzi z północy, czyli z miejsca, którego w sumie się mogłem nie spodziewać, czyli jednak uderza stąd. Dobra, nie ma problemu. Przegrupowanie w takim razie wszystkich jednostek w to miejsce. Tutaj mam troszkę rzeczy, które są przygotowane, ale nie jest to tak intensywne, żebym mógł się mocno tutaj obronić. Więc słuchajcie, ja po prostu rozstawiam oczywiście tradycyjnie miny, żeby tutaj było z czym tutaj się bawić, oczywiście. Widzicie, z czym idą. No, idzie ich po prostu, rozstawieni są konkretnie. Już rakiety pójdą zaraz w ruch, już w miny weszli, więc idealnie. Nie musi się tym przejmować, ale patrzcie, jaki oszczał. No, rakiety, szoker nawet, słuchajcie, jest aktywny. Co dziwne, bo do szokera jednak kawałek mają, ale rakiety robią naprawdę porządek. Kurczę, gdyby ta fala miała iść z jednej strony, to sądzę, że mógłbym sobie poradzić. Ale chyba tak łatwo nie będzie, chyba jednak tak dobrze dla nas nie będzie. Słuchajcie, kasa się zaczyna przelawać, więc ja oczywiście
Oczywiście to wykorzystam i sobie tutaj na przykład postawię zasilanie dodatkowe. Tu jak widzicie kopalnia złota, no ale dobra, skupmy się na razie na tym, że tam jednostki trzeba dorekrutować, więc dorekrutujmy, bo faktycznie, skoro kasa nam się przelewa, no to bierzmy, sprzedajmy w takim razie zasoby. Sprzedajmy to, co jest w tym momencie nam, dla nas aż tak niepotrzebne. No pięknie ich czyści, naprawdę pięknie. To ja sobie tutaj oczywiście dostawię w takim razie jeszcze mury, bo już teraz wiem, że oni mogą iść z różnych stron. Tego się trzeba spodziewać, że będą przychodzić z różnych stron. Oni nie będą zawsze tylko z jednej strony wchodzić. Zastanawiam się, gdzie mogę jeszcze coś ulepszyć. Tutaj mogę ulepszyć, tu mogę ulepszyć. Słuchajcie, tutaj drewniaki, 19 drewniaków gdzieś wykryłem, 6 bram, spoko. Tutaj kamienne mury będę mógł w przyszłości ulepszyć, więc mury, kamienne wieże. Więc ta kasa, którą tutaj zarabiamy na likwidacji zarażonych, na pewno ceny odpowiednio wykorzystamy. No idzie ładny strumek, ale jak widzicie, wsparcie rakietowe Thanatosów jest po prostu nieocenione. Po prostu rewelacja, nawet nie wystrzelą, słuchajcie, nawet nie wystrzelą. I są jakieś obrażenia? Nie, są obrażenia murów, coś tam było. Ale już widzę, że szokerów tak naprawdę się nie opłaca stawiać, bo szoker no po prostu dostaje w łomot, jak widzicie, a sam niewiele robi. Czyli wiem jedno, szokerów nie stawiamy. Trzeba będzie pójść w balisty i inne zabawki, przede wszystkim chyba miny. A teraz pora na przygotowanie na ostateczną falę. Horda zrażonych jest w drodze. Już? Już? Gdzie? Ale ja jestem niegotowy. Jak już? Przepraszam, tutaj jestem niegotowy. Oni już idą na nas. Seriously? O nie. No to słuchajcie, ja jestem na to nieprzygotowany. Tutaj jest zdecydowanie, jestem na to nieprzygotowany. To, co tutaj przyjdzie do nas, to jest złe. Jest naprawdę źle, bo ja tak patrzyłem, że myślałem, że to już jest, jeszcze chwilę mamy, ale nie. Nie mamy możliwości chyba się obronić z tego, co widzę. Wiecie co, tutaj trzeba będzie kilku snajperów chyba przekierować w tą stronę, żeby tutaj przebiegli tych ludzi tutaj, bo jest za słabo, jest źle. Naprawdę stwierdzam, że jest źle. Jednostek tutaj potrzebujemy. Halo, trochę tutaj tych jednostek wysłać, bo ta strona będzie się słabo trzymać, jeżeli tak to będzie wyglądać. Naprawdę nie podoba mi się to. Proszę mi tam szybkie przygrupowanie zrobić. Idą ze wszystkich stron. Nadchodzą ze wszystkich stron. Słuchajcie, jesteśmy gotowi? Nie wiem, ale spróbujemy się chociaż ich tutaj odpowiednio odeprzeć, tutaj dać tych Thanatosów. Wchodźcie tutaj chłopaki, wchodźcie tutaj i spróbujcie chociaż ich tam trochę przytrzymać dłużej. Idą, jak widzicie idą, nadchodzą, spróbujmy tutaj ich ładnie przywitać rakietami, ich posłuchajcie rakietami, ale patrzcie jakie oni mają tutaj atak. Kurczę, dobra, wycofać się troszkę, panowie, jednak się wycofać tutaj, bo mocno wchodzą, z tej strony idą, o nie. Dobra, jednak uderzyli zupełnie w inny fragment muru niż się spodziewałem. Jest źle, dobra, wycofać tą, ten oddział, bo ten oddział zdecydowanie nie ma tutaj szans na takim odcinku. Tutaj uderzyli oczywiście w kopalnię na dzień dobry, więc już to widzę. A my tutaj się rozstawiamy, dobra, tutaj jest. Dobra, chłopaki, bić, bić w nich, proszę tutaj likwidować. No, dlaczego oni mają taki zasięg do diaska? Bić tymi rakietami, no, dawać, czadu. Już w końcu, dobra, zaczęli działać, tutaj biją, tutaj dają radę, ale tutaj ta część w ogóle się nie trzyma. Tutaj na razie ten mury to jest tylko chwilowe. No nie wiem, powiem wam szczerze, nie widzę jakoś tego tutaj, tych szans naszych na walkę. Zobaczmy, czy jest szansa tu wytrzymać z tym wszystkim. Tutaj jest rakiet, oj, tutaj obrywamy, słuchajcie, tutaj ogromnie obrywamy. Tutaj strasznie obrywamy, ta strona w ogóle chyba się nie utrzyma. Stąd stronę, ta strona trzymamy się, jeszcze tu walczymy, likwidujemy tych typków. Ale jak widzicie, mocno tutaj naprawdę atakują. Naprawdę mocno atakują, mam nadzieję, że damy im radę. Z tej strony się rakiety trzymają. Tutaj, tutaj mamy jakieś szanse, no tu jest grubo. Tu jest grubo, tu też jest bardzo źle. I patrzę, gdzie tutaj jeszcze Thanatosu mogę jeszcze doszkolić. Mam nadzieję, że jakieś jednostki jeszcze doszkolimy. Doprowadzimy tutaj cokolwiek. Tutaj trzymają się. Na razie się trzymają, Thanatosy trzymają. Tutaj trzymamy ich też w odwodzie, ale pewnie będziemy musieli szybko cofać jednostki. Tutaj, jak widzicie, musieliśmy szybko, bardzo szybko wycofać. Dobra, przebili się. Słuchajcie, przebili się przez tą stronę. Przebijamy się tutaj my. Oni też, tutaj też się przebili. Tutaj się będzie trzeba wycofać. Choć nie, tutaj trzymamy ich dosyć na dystans. Ta strona wyciszona.
Wow, super, słuchajcie, super przegrupowanie w takim razie szybkie tutaj, bo jak widzicie tutaj mocna fala uderzyła i tutaj trzeba będzie faktycznie w to miejsce. Tu całkowicie wyczyściliśmy. No jestem z chłopaki was dumny, naprawdę jestem dumny z tego co tam poszło, natomiast tutaj musimy szybko przegrupować jednostki, wszystkie wręcz, jakie mamy. Tutaj trzymamy ich. Tutaj się przechodzą, ale na razie trzymamy. Thanatosi, dobra, do tyłu się rozstawić. Tutaj, tu jak widzicie jest fatalnie. W tym miejscu jest fatalnie, tutaj ta horda. Przegrupować te jednostki tutaj, szybko. Przegrupować, tutaj sobie dacie radę. Zdecydowanie sobie dacie radę, tutaj chyba nawet już wytłukliście z tego co widzę. Więc proszę się przegrupować tutaj. Wszystko co się da, może tam dwóch żołnierzy zostawię. Ale tutaj, ta strona jak widzicie, oj, dostaliśmy. Tu dostaliśmy łupnia, dobra, tutaj przegrupowanie, oni idą naokoło, co ciekawe, więc jak najbardziej tutaj możemy się rozstawić. Dobra, tutaj trzymamy ich na dystans, tutaj się rozstawić proszę i likwidujemy. Co w sensie tutaj żadnych domów większych nie ma, więc tutaj będziemy mieli szansę. Dobra, słuchajcie, mamy to, tutaj się odparliśmy, teraz uderzamy w tą stronę, czyli tutaj, gdzie ta horda miała największe siły, spróbujemy my się teraz tutaj przebić i ich odepchnąć od tego miejsca. Dobra, słuchajcie, czy to koniec? Czy się udało? Zapolujmy. Zapolujmy i zobaczmy, czy to jest faktycznie koniec? To była cała horda? Uff! Thanatosi wymietli konkurencję. I tym oto pięknym akcentem kończymy naszą rozgrywkę 1846 na 1800 wymaganych i po raz kolejny 200% normy, piękne zakończenie. Przyznaję, ta mapa dała mi trochę do myślenia. Nie zawsze Shocker jest idealną jednostką. Czasami trzeba potężnej jednostki dystansowej, takiej jak właśnie nasz Thanatos, który naprawdę uratował nam skórę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!